Rzeczywiście, dzisiaj będziemy mówili już o Polsce w obozie. Ten tytuł metaforyczny dotyczący w jakiejś mierze położenia geopolitycznego Polski tutaj w okresie, który dziś będziemy omawiać, czyli w okresie PRL-u, spełniony został dosłownie. Staliśmy się częścią obozu podporządkowanego bezpośrednio, formalnie, wprost centrali, która pozostawała geopolitycznie tam, gdzie była wcześniej, zanim przyszedł komunizm, ale zmieniła swoją istotę ideologiczną właśnie na komunistyczną, znacznie trudniejszą do zniesienia i znacznie groźniejszą niż wszystkie wcześniejsze formy podległości Imperium Rosyjskiemu. I tu pozwolę sobie zacząć od przytoczenia dwóch cytatów. Jeden z Józefa Mackiewicza, który oddaje istotę tej operacji, którą system sowiecki podjął na nie tylko polskim narodzie, na innych narodach też, ale staliśmy się częścią tego systemu. Józef Mackiewicz w artykule opublikowanym w Wiadomościach Londyńskich w maju 1947 roku pisał tak. Co stanowi o metodzie działania sowieckiego na podbity naród? Tę metodę można by porównać do operacji chirurgicznej, polegającej na wyjmowaniu pacjentowi jego mózgu i serca narodowego. Koniec cytatu. Ta właśnie operacja była dokonywana przez 45 lat formalnego trwania tego systemu, a ślady formalnego trwania tego systemu w Polsce, a ślady, dotkliwe ślady funkcjonowania tego systemu w taki właśnie sposób, jak to opisał Mackiewicz, odczuwamy na pewno do dnia dzisiejszego. Pozwolę sobie jakby jako drugie motto tej części historii, którą Państwu chcę przedstawić, zacytować fragment wiersza Czesława Miłosza, który bardzo precyzyjnie w istocie oddaje postawę zastraszenia, jaką rzuca na Polskę, w tym także na Czesława Miłosza. Cień imperium w jego najgorszej, najbardziej brutalnej i najbardziej niszczącej postaci. To jest cytat z wiersza rzadko przypominanego, a szkoda, bo to jeden z tych na pewno wybitnych wierszy Czesława Miłosza z tomu Kroniki z 1987 roku, wiersz Sen, Trwoga Sen. Trypiet mało pieryt bolszym. To cytat, który lubił powtarzać Stanisław Cat-Mackiewicz, patron dziennikarski Czesława Miłosza w przedwojennym Wilnie, czyli strach małego przed wielkim. Przed imperium, które idzie i idzie na zachód, zbrojne włóki, arkany, pepesze, podjeżdżając powozką, grzmocąc kuczera po plecach, albo jeepem, w papachach, z kartoteką zdobytych krain. A ja nic, tylko uciekam. Od 100, 300 lat, po lodzie i wpław, w dzień, w nocy, byle dalej. Zostawiając nad rodzinną rzeką pancerz dziurawy i kufer z nadaniami króla. Za Dniepr, potem za Niemen, za Bug, za Wisłę. I tak właśnie za Wisłą znaleźli się ci, których tak bał się Miłosz i którzy rzucając na dziesiątki, tysiące jemu podobnych, choć niewielu tak utalentowanych jak on, przy pomocy takich jak Miłosz, przez pewien czas potem zmienił front tej walki, ale przy pomocy takich jak Miłosz między 45 a 50 rokiem zmieniali mózg Polsce w całym tym okresie. I to warto może przypomnieć od razu na początku, kiedy będę próbował kolejno wymieniać te wymiary, w których dokonywała się operacja podporządkowania nie tylko materialnego, ale także duchowego Polski, systemowi imperialnemu opartemu na sowieckiej ideologii, właśnie może warto zacząć od tego najważniejszego, duchowego podboju.
Jego wzory mogliśmy zobaczyć od razu w 1939 roku w połączeniu tego terroru, który wprowadzały na ziemiach polskich oddziały Armii Czerwonej i idące w ślad za nimi oddziały NKWD. O tym mówiłem na poprzednim naszym spotkaniu. Ale nie wspomniałem i teraz najkrócej tylko chcę przypomnieć, że towarzyszył temu wysiłek zmieniania polskiego mózgu. Nie tylko przez zabijanie starej elity, dotychczasowej elity, polskiej elity, czego symbolem był Katyń, ale przez zastępowanie jej nową elitą w pewnym sensie. Mówię w pewnym sensie, bo przecież częścią tej nowej elity byli ludzie, którzy starą Polskę znali i którzy mieścili się w jej elicie także, ale przerażeni tym cieniem imperium, które ich dopadło, zdecydowali się mu służyć. Byli także oczywiście ludzie zupełnie nowi, ludzie przywiezieni właśnie na tych powozkach, dżipach, w papachach, z kartotekami zdobytych krain, którzy mieli służyć imperium teraz w tej nowej krainie. Te instytucje, o których myślę, to oczywiście Czerwony Sztandar, pismo, które uruchomione zostało w Wilnie w 1939 roku, a potem od stycznia 1941 roku pismo najważniejsze dla tej formacji, Nowe Widnokręgi z Wandą Wasilewską, Jerzym Borejszą, Adamem Warzykiem, że wymienię te najbardziej istotne nazwiska. Oni tworzyli, budowali, można tak powiedzieć, program tego nowego polskiego mózgu, w którym trzeba było przedstawić polską tradycję historyczną jako złą, źle wymyśloną, taką, którą trzeba przepisać na nowo, w której przedstawiali także wydarzenia, które dokonywały się wtedy, w czasie inwazji sowieckiej na Polskę. I potem, kiedy ci sami ludzie służyli imperium już po powtórnym zdobyciu Polski w 1943, 1944, 1945 roku, w kolejnych mutacjach nowych widnokręgów, Trybuny Ludu i ich rozmaitych innych wariantach, kiedy uczyli Polaków, jak z pogardą odnosić się do wszystkich powstań, a w szczególności do Powstania Warszawskiego, kiedy uczyli za pośrednictwem podręczników szkolnych pisanych przez Żannę Kormanową, Helenę Michnik, rozmaitych autorów, jak odnosić się z nienawiścią do II Rzeczpospolitej, jak podkreślać zbrodniczą politykę Piłsudskiego, której efektem była obrona Warszawy przed wyzwolicielskim marszem Armii Czerwonej. To wszystko zaczęło się już wtedy, w Nowych Widnokręgach, w styczniu 1941 roku. Ale nie chcąc zatrzymywać się na tym okresie, o którym mówiłem już wcześniej, chcąc zrealizować choćby w największym skrócie ten program, jaki zakreślony jest przez temat dzisiejszego wykładu, przejdę już od razu do tego drugiego zdobycia Polski, które zaczyna się z chwilą przekroczenia pod Rokitną 3 stycznia 1944 roku granicy II Rzeczpospolitej przez Armię Czerwoną. Ponownie. Wtedy już, jak pamiętamy, działa powołana ze zrzutków połączonych, zrzutków z Moskwy, połączonych z miejscowymi działaczami komunistycznymi, Krajowa Rada Narodowa w Warszawie z Bolesławem Bierutem. Powołane jest do życia Centralne Biuro Komunistów Polskich w Moskwie z Aleksandrem Zawadzkim, Wandą Wasilewską, Andrzejem Witosem, przepraszam, Stanisławem Radkiewiczem jako współpracownikiem. Te dwa jakby wzajemnie uzależnione od siebie przez Stalina ośrodki nowej władzy zostały zgodnie z jego wolą, wolą konstruktora tej nowej Polski, połączone w postaci PKWN-u, Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, bo tak szyderczo ta organizacja została nazwana. I warto może powiedzieć o tym, że zaledwie 6 dni po powołaniu PKWN-u, bo 21 lipca PKWN został powołany, zawarta została niejawna umowa między szefem PKWN-u, figurantem Edwardem Osóbką-Morawskim, a
rządem sowieckim w Moskwie. Umowa, która rezygnowała w imieniu tej nowej, mianowanej przez Stalina władzy dla Polski, z połowy terytorium Rzeczpospolitej, bo to jest no, ważny element tej historii, którą trzeba przypomnieć i stale trzeba przypominać, że Stalinowi nowa władza w Polsce potrzebna była w pierwszej kolejności do tego, żeby zaakceptować rozbiór Polski. Niby prosta formalność, zgodziły się już mocarstwa zachodnie na ten akt w Teheranie, na granicę z paktu Ribbentrop-Mołotow, ale ażeby dopełnić formalności związanych z kartą atlantycką, przypomnę karta atlantycka, którą i Związek Sowiecki przyjął w 1942 roku, zobowiązywała do niewprowadzania zmian terytorialnych w czasie trwania wojny bez zgody zainteresowanej ludności. I teraz mieliśmy już reprezentację polityczną, która taką zgodę wyraziła. Tak jest, wyraziła zgodę na zabór połowy terytorium Rzeczpospolitej w dniu 27 lipca 1944 roku. Ten dzień, ten moment, zaledwie 4 dni przed Powstaniem Warszawskim, pokazuje, jak przełomowy był to czas. Z jednej strony zgoda rządu stworzonego przez Stalina na zabór połowy Polski, z drugiej strony rozpaczliwe położenie tych, którzy chcieli bronić niepodległości Polski, i wiedzieli, że przychodzi czas próby, że przychodzi ten moment, kiedy albo można poddać się nowej władzy, szpice pancerne frontu rokosowskiego dochodziły już do Pragi wtedy, 27 lipca, albo podjąć ryzyko walki, w której podniesiona zostanie biało-czerwona flaga. Nie różowe baloniki, nie różowe okulary, tylko biało-czerwona flaga. I to ryzyko podjęli, bo chcieli tego w ogromnej większości ci wszyscy, którzy stanowili kadrę powstania, którzy należeli do Armii Krajowej. Powstali i zostali potraktowani przez Stalina tak, jak wiemy i tak, jak po Stalinie można było tego oczekiwać, choć człowiek nie jest, przeciętny człowiek nie jest zdolny zaakceptować tę skalę podłości, tę skalę nikczemności zbrodniczej, bo kosztującej życie setki tysięcy ludzi ze strony nawet wrogich polityków. Ale Stalin postąpił jak postąpił, pozwalając Hitlerowi wykonać brudną robotę, dopełniającą tego zadania wymiany polskiego mózgu, czyli zabijania przedstawicieli starej, dotychczasowej elity Polski. Częścią tego samego zadania były wyznaczone przez sowieckich nadzorców Polskiemu Komitetowi Wyzwolenia Narodowego polecenia dotyczące dalszych etapów tej samej operacji wymiany polskiego mózgu. A więc 31 sierpnia, kiedy trwało jeszcze powstanie 1944 roku, PKWN wydaje dekret o zdrajcach ojczyzny i zdrajcach narodu polskiego, tak się to formalnie nazywało, i faszystowsko-hitlerowskich elementów. Tym określeniem dla moralnego złamania przeciwnika także, przeciwnika ideowego, jakim byli obrońcy niepodległości Polski, nazwano właśnie ich, tych, którzy bronili polskiej niepodległości. To byli teraz faszystowsko-hitlerowscy współpracownicy. 5 dni po upadku Powstania Warszawskiego, 7 października, PKWN powołał do życia Służbę Bezpieczeństwa. 7 października 1944 roku. To preludium, można powiedzieć, nowego panowania sowieckiego w Polsce zostało dopełnione symbolicznie już tylko jednym, tak jak to dzisiaj w takim zużytym zwrocie często się mówi, gestem, tak jak to się dzisiaj właśnie mówi, wisienką na torcie. Tą wisienką na torcie było powołanie Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej 22 listopada 1944 roku. A więc trwała jeszcze wojna, a już formalnie zadekretowana była przyjaźń. Jaka była skala tego zjawiska?
oczywiście formalnego i nie najważniejszego, symbolicznie wartego tylko przypomnienia. Niech będzie potwierdzeniem tego liczba członków TPPR-u w 1953 roku. 7 milionów członków. Oczywiście wraz z TPPR-em szła propaganda, masowa agitacja, dziesiątki tysięcy agitatorów wskazujących na wyższość Związku Sowieckiego w każdej dziedzinie nad resztą świata, w tym nad Polską, na przewodnią rolę chorążego narodów, na to, że to prawda, Popow i Połzunow, a nie Edison i Marconi i tak dalej, prawda, że koło wynaleziono pod Moskwą. To nie żart, takie wtedy artykuły się pojawiały w 1947 roku, 1946. Ale to była także forma moralnego upadlania Polaków. To nie chodziło o szerzenie przyjaźni. Potem od 1949 roku już nie było miesięcy przyjaźni polsko-radzieckiej, bo uznano, że ona już jest, więc nie ma co robić miesięcy, więc wprowadzono miesiące pogłębiania przyjaźni polsko-radzieckiej. Od 7 września do 7 listopada trwały. Chodziło właśnie o to, żeby upodlić Polaków, nie żeby przekonać ich uczciwie na przykład do sympatii do braci Rosjan, z którymi często nie mamy przecież problemów w porozumieniu się, w rozmowie, właśnie w nawiązaniu takiego osobistego, dobrego kontaktu. Ale właśnie chodziło o to, żeby upodlić przedstawianiem tego, co najgorsze w tej imperialnej tradycji rosyjskiej, przetworzonej przez komunistyczną ideologię. Wtedy akurat w latach drugiej połowie lat 40. w okresie tak zwanej walki z kosmopolityzmem w Związku Sowieckim, te dwa elementy sprzęgły się ze sobą nierozerwalnie, to znaczy rosyjski szowinizm, po prostu tak można powiedzieć, wielkomocarstwowy, z ideologią komunistyczną, zlały się w jedną i zaszczepiane były Polsce. Oczywiście bardzo ważne są inne elementy tego podboju, którego element symboliczny przed chwilą tylko wspomniałem. Te elementy to oczywiście także dalsze zabiegi na rzecz potwierdzenia tego podboju na arenie międzynarodowej, tak żeby Polakom odebrać nadzieję, jaką mogli mieć na pomoc z zewnątrz, z Zachodu. Nie ma dla was nadziei. Taka miała być lekcja, której udzielił Stalin Polakom w 1945 roku. Kiedy 31 grudnia ogłoszono zamianę nazwy PKWN na nazwę rządu tymczasowego, co miało oznaczać jakąś legalizację, można tak powiedzieć, tej władzy także z punktu widzenia międzynarodowego, Stalin mógł się już wylegitymować uznaniem tego rządu przez tradycyjnie ważnego dla Polaków partnera. Była nim Francja. Generał de Gaulle, który odwiedził Moskwę miesiąc wcześniej, szukając uznania dla swojego komitetu, dla swojej władzy nad Francją i szukając jakiejś szansy na potwierdzenie choćby resztek statusu mocarstwowego dla Francji, a ten status mogła udzielić Francji tylko Wielka Trójka razem, a więc nie tylko Brytyjczycy i Amerykanie, ale również Stalin, w zamian za to ustępstwo Stalina na rzecz tych iluzji mocarstwowości francuskiej, de Gaulle zgodził się zrobić to, na czym Stalinowi najbardziej zależało. Uznał PKWN jako pierwszy z przedstawicieli państw zachodnich. Oczywiście potem było już łatwiej, zwłaszcza że przyszła konferencja jałtańska, która przebiegała tak, jak przebiegała, nie będziemy tego omawiać ani wracać do tego. Najbardziej powiedziałbym, wartą przypominania z punktu widzenia i rzeczywistości historycznej i jednocześnie tej przygnębiającej, mającej przygnębić Polaków propagandy sowieckiego imperium, było słynne zdanie Roosevelta, prezydenta Roosevelta, wygłoszone na konferencji w Jałcie 6 lutego 1945 roku, gdzie Roosevelt powiedział: Polska już od 5 wieków przyprawia nas wszystkich o ból głowy. Stanów Zjednoczonych 5 wieków temu jeszcze nie było na mapie, ale Roosevelt już był zmartwiony tym, jakie to kłopoty Polska niesie dla całej postępowej ludzkości. Ale rozwiązano ten problem w Jałcie taką umową, jaką tam zawarto.
Umową, która przecież jednak, nie zapominajmy o tym, dawała formalnie Polsce pewne przynajmniej nadzieje, albo była, jak to powiedział La Rochefoucauld o hipokryzji, hołdem złożonym przez występek cnocie, prawda? Ta hipokryzja, jakiej termin najlepiej odpowiada układowi jałtańskiemu w stosunku do Polski. No, miały być przeprowadzone wolne wybory w Polsce, prawda? Ale wiadomo było, że tych wyborów nie będzie nikt kontrolował, że będą nad nimi mieli nadzór ci, którzy Polskę zdobyli na czołgach, Armia Czerwona. Stalinowi zależało na tym, żeby Polska, której mózg przeszczepi, wyglądała podobnie do tej poprzedniej Polski. Dlatego sprzeciwił się planom komunistów polskich, którzy chcieli po wkroczeniu Armii Czerwonej do zburzonej, zrównanej z ziemią Warszawy 17 stycznia, przenieść stolicę do Łodzi albo do Krakowa. Stalin wtedy przekonał ich, a raczej nie przekonywał, narzucił im jednym zdaniem decyzję, że stolica musi być w Warszawie, bo Polska ma stolicę w Warszawie. I tak Stalin uratował stołeczność Warszawy, podobnie jak uratował, jak Państwo zapewne wiecie, Mazurka Dąbrowskiego. Mazurka Harosza ja pieśnia powiedział, kiedy zastanawiali się, czy międzynarodówka nie będzie lepsza, nasi towarzysze. Bo Polska z przeszczepioną głową miała wyglądać tak, jak wyglądała wcześniej, pod wieloma względami. Stalin tylko podkreślił to także wobec tych, którzy w Jałcie zgadzali się na tę dominację sowiecką nad Warszawą, że zależy mu na tym, aby w Polsce nigdy nie było rządu o orientacji antysowieckiej. To powiedział wprost i można powiedzieć, że można powtórzyć, że ten cel był drugim z kolei najważniejszym dla Stalina, jaki chciał osiągnąć wobec Polski. Pierwszym było zabranie połowy terytorium. Drugim uczynienie z Polski kraju podporządkowanego Związkowi Sowieckiemu geopolitycznie. Ale trzecim celem, który miał być gwarancją spełnienia obu wcześniejszych, a w szczególności tego drugiego, podporządkowania geopolitycznego, była właśnie owa zamiana mózgu Polski, żeby nie zalęgła się w tym mózgu, nie mogła się zalęgnąć w ogóle myśl o niepodległości, o oderwaniu od Wielkiego Brata. Temu miał służyć system komunistyczny, tutaj zaszczepiony. Oczywiście elementy techniki, które wprowadzały jakby ten ustrój, były różnorakie. Pierwszym, najważniejszym, najprostszym bezpośrednio był terror, przemoc. Tutaj szczególnie istotna rola jest pełniącego zaledwie przez półtora miesiąca szczególną, stworzoną specjalnie dla niego i kontynuowaną potem funkcję głównego doradcy przy Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, Iwana Sierowa. Pełnił tę funkcję od 1 marca 1945 roku do połowy kwietnia tego samego roku. Ale wykonał w tym czasie tę operację, która miała być znów takim symbolicznym ciosem zadanym Polsce, tak żeby nie było wątpliwości, że Polska nie może liczyć na żadne wsparcie z zewnątrz i że musi pogodzić się z tą totalną, nie liczącą się z niczym dominacją sowiecką. To było oczywiście uprowadzenie 16 przywódców państwa podziemnego, tutaj dokonane pod Warszawą i zorganizowanie procesu moskiewskiego, zorganizowanie go jednak nie byle jak, nie w byle jakim czasie. Właśnie nigdy nie mogę się nadziwić tym publicystom czy komentatorom spraw rosyjskich, którzy mówią, no jak to, no niemożliwe, żeby Rosja robiła ostentacyjnie coś takiego złego, to niemożliwe. Właśnie na tej ostentacji rzecz polega, ona jest najważniejsza, chodzi właśnie o symboliczną wymowę. To podkreśla siłę państwa, które może sobie pozwolić na ostentację. I to właśnie Stalin nauczył tego, oczywiście i wcześniej w rosyjskiej tradycji ten element był, ale Stalin doprowadził go do pewnego rodzaju perfekcji. Lekcją tej perfekcji była właśnie koincydencja procesu moskiewskiego z odbywającymi się w Moskwie właśnie w tym samym czasie, w maju 1945 roku, konsultacjami na szczeblu ministerialnym,
przedstawicieli aliantów w sprawie powołania nowego rządu dla Polski, tym razem już rządu jedności narodowej, prawda? Tymczasowego rządu jedności narodowej, no bo rząd ostatecznie taki już nie tymczasowy miał być powołany w wyniku wyborów. A więc tu spotykają się przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, tu ma powstawać rząd jedności narodowej i jednocześnie kilkaset metrów dalej w tej samej Moskwie dokonuje się proces ostatniego dowódcy Armii Krajowej, delegata rządu na kraj. To ma właśnie przypieczętować, pokazać, na tym to właśnie polega. Stara Polska zostanie zdeptana w tym miejscu i w tym momencie, kiedy ogłosimy za zgodą mocarstw zachodnich powstanie nowej Polski, podporządkowanej Moskwie. Ten tragiczny moment, czerwiec 1945 roku, czas, kiedy jednocześnie powoływana była Organizacja Narodów Zjednoczonych, pokazywał miejsce Polski w tej organizacji, nowej organizacji, która miała tworzyć ład światowy po II wojnie światowej. Miejsce Polski jako pionka na szachownicy, której nie królem, nie hetmanem, ale której głównym graczem jest Józef Stalin, jest Moskwa. Dopełnieniem pierwszego planu, jeśli można tak powiedzieć, czy pierwszej płaszczyzny, na której te stosunki polsko-sowieckie czy sowiecko-polskie po 1944 roku się rozgrywały, były umowy zawarte w 1945 roku między Polską a Związkiem Sowieckim, traktat o przyjaźni z 21 kwietnia 1945 roku, zobowiązujący Polskę do sojuszu ze Związkiem Sowieckim, a wkrótce potem także umowa o granicach, która potwierdzała już formalnie te granice z paktu Ribbentrop-Mołotow, choć nie była to, jak wiemy, ostatnia korekta granicy. Ta ostatnia miała miejsce w lutym 1951 roku, kiedy to, rzecz jasna, nie pytając nikogo w Warszawie o zdanie, Stalin zdecydował na podstawie sugestii swoich ekonomicznych doradców, że należy Polsce wspaniałomyślnie odstąpić Ustrzyki Dolne w Bieszczadach w zamian za ten obszar wokół Zakola Bugu, Bełza i okolic, gdzie występował w dużej ilości gaz ziemny, prawda, zawsze potrzebny każdej gospodarce. A więc umowa z 1951 roku kończy, jak na razie przynajmniej, korekty graniczne dokonywane ze strony Związku Sowieckiego kosztem Polski. W sensie symbolicznym dopełniło tego uzależnienia Polski od Moskwy, tej Polski, która została za tą granicą z 1945-1951 roku, było mianowanie 6 listopada 1949 roku marszałkiem Polski i ministrem obrony narodowej sowieckiego marszałka Konstantina Rokossowskiego. Sowiecki marszałek miał być kimś, kto przypomni Polakom czasy wielkiego księcia Konstantego. Jaka szczęśliwa zbieżność imion zresztą. O to właśnie chodziło. Tak, to wszystko razem grało w tym symbolicznym planie. Sowiecki marszałek miał być tym nieformalnym, tak jak po 1815 roku również wielki książę Konstanty był tylko nieformalnym wielkorządcą Królestwa Polskiego. Ale oczywiście te czasy były nieporównywalne. Królestwo Polskie cieszyło się wolnością, o jakiej każdy obywatel PRL mógł tylko marzyć. I wynikało to z samej natury systemu komunistycznego, na którym opierała się władza sowiecka w Polsce, podobnie jak w innych krajach, które Związek Sowiecki do obozu mocą Armii Czerwonej włączył. Ważnym elementem podporządkowywania krajów tego regionu Moskwie było uzależnienie ekonomiczne. Kolonialny wyzysk, po prostu można to tak określić.
elementy tego kolonializmu były zawarte już w umowach z 1945 roku, umowach gospodarczych, które narzucały Polsce obowiązek dostaw węgla do Związku Sowieckiego po cenach 10-krotnie niższych niż ceny światowe. Koszt transportu był wyższy od ceny, którą Polska dostawała za ten węgiel. Polska miała pierwotnie dostarczyć 50 milionów ton w ciągu 5 lat, a potem 12 milionów ton rocznie za te właśnie ceny. By znów jakby, można tak powiedzieć, podkreślić z przytupem tę zależność Polski, w 1947 roku, 5 marca, na mocy formalnego porozumienia polsko-sowieckiego, Moskwa jednostronnie zmniejszyła pulę Polski, jaka miała przypaść Warszawie z sumy reparacji wojennych, no z tytułu oczywiście występowania po stronie koalicji antyhitlerowskiej. Po prostu Moskwa jednym aktem spowodowała, że ta suma została dwukrotnie zmniejszona. Ale oczywiście nie na tym polegała najważniejsza część uzależnienia ekonomicznego Polski od Związku Sowieckiego. Oczywiście Moskwa podkreślała, że głównym dobrem, które wynika z zależności Polski od Związku Sowieckiego, są ziemie zachodnie, które Polska uzyskała dzięki patronatowi Moskwy. I było to sformułowanie niepozbawione prawdy. Pamiętajmy, że ani Churchill, ani Roosevelt i potem Truman nie chcieli tak daleko na zachód rozciągniętej Polski, jak przeforsował to ostatecznie Stalin. Dla Stalina sięgnięcie polskiej granicy za Odrę i na Nysę Łużycką miało uniemożliwić raz na zawsze jakiekolwiek wystąpienie Polski z orbity geopolitycznych wpływów Moskwy, bo Polska tak daleko przesunięta na zachód, na miejsca, skąd wypędzono ludność niemiecką, nie mogła liczyć na żadne porozumienie z Niemcami w przyszłości. To zakładał Stalin i traktował to jako dodatkowe zabezpieczenie swojego panowania nad Polską. Nie chodziło o poczucie wdzięczności, chodziło o poczucie zagrożenia Polski przez rewizjonizm niemiecki. To miało być to dodatkowe zabezpieczenie Polski przed jakimikolwiek próbami wystąpienia z obozu, rozluźnienia zależności od Moskwy. Ale w jakim stanie ziemie zachodnie zostały oddane Polsce? Warto przypomnieć, choć większość z Państwa na pewno doskonale wie o tym, że Związek Sowiecki wywiózł wszystko, co można było wywieźć z tych terenów, włącznie z tym, co wydawałoby nam się nawet niemożliwe do wywiezienia. Całe fabryki, podkłady kolejowe, wszystko, co można było przenieść, przeniesiono z tych ziem. Polska dostała, owszem, wspaniałe ziemie zachodnie, ale ogołocone do cna z jakiejkolwiek wartości materialnej. Niemniej ta funkcja, którą założył Stalin, przecież pozostawała. Pozostawała ta funkcja, można tak powiedzieć, zabezpieczenia geopolitycznego przez utwierdzenie sporu nieprzepartego polsko-niemieckiego o te ziemie. By Polska nie mogła stanąć na własnych nogach, mimo pewnych zabiegów części działaczy politycznych rządzących w Polsce po 1945 roku, by skorzystać z planu Marszala, Polsce, podobnie jak Czechosłowacji, nie pozwolono wziąć udział w tym planie. W zamian, jak wiemy, utworzono w 1949 roku Radę Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, której główny cel nie polegał na drenażu gospodarek krajów peryferyjnych przez centrum moskiewskie, ale w podporządkowaniu ich potrzebom gospodarki sowieckiej. To było istotne. Nie chodziło tylko o przepływ kapitału do Moskwy. Inne metody temu służyły i o tym za chwilkę powiem, ale o to, by te gospodarki nie mogły rozwijać się samodzielnie, by stały się wzajemnie od siebie uzależnione, mówię o krajach peryferyjnych, obozu, a wszystkie zależne od głównego, można tak powiedzieć,
nie tylko dostawcy, ale organizatora i koordynatora całej tej sieci, czyli od Moskwy. Ta sytuacja zawahała się na moment w 1956 roku wraz z kryzysem czerwcowym, a potem październikowym, kiedy Gomułka został wypuszczony na wolność i kiedy, występując w roli dobrego gospodarza, mówię to bez ironii, próbował wynegocjować od odwiedzającej wtedy, nazwijmy to tak delikatnie, zaniepokojonej przebiegiem wydarzeń w Polsce, delegacji państwowej sowieckiej na najwyższym szczeblu z Chruszczowem, Bułganinem, marszałkiem Żukowem, Mikojanem, Mołotowem. Cała wierchuszka sowiecka stawiła się wtedy w październiku 1956 roku w Warszawie. Gomułka próbował uzyskać nie tylko zatwierdzenie swojej władzy, co uzyskał, potwierdzając swoją lojalność, zwłaszcza cenną dla Moskwy w sytuacji kruszącej się wtedy tragicznie, jak się okazało, lojalności Węgier, próby wystąpienia Węgier z Układu Warszawskiego zawartego rok wcześniej, w 1955 roku. Gomułka próbował uzyskać także rozluźnienie tej zależności ekonomicznej. Rzeczywiście zmieniono umowę dotyczącą dostaw węgla, ale wiele więcej uzyskać nie było można. Uzależnienie Polski trwało, ekonomiczne. Mówię teraz wyłącznie o aspekcie ekonomicznym. Gomułka próbował je rozluźnić w ostatnim okresie swojej władzy, kiedy był już w dużej mierze skompromitowany tym, co stało się w 1968 roku. Ale kiedy wykonał dwa ruchy, można tak powiedzieć, polityczne, które przybliżały Polskę do pewnego, no powiedziałbym, do pewnej istotnej poprawy w relacjach ze Związkiem Sowieckim. Po pierwsze, osiągnął największy sukces dyplomacji PRL-owskiej, to znaczy umowę z Republiką Federalną Niemiec, którą zawarł mimo niechęci Związku Sowieckiego. Umowę, która towarzyszyła równolegle zawartej umowie sowiecko-RFN-owskiej. Dla Polski ta umowa z grudnia 70 roku, tak, z tego samego grudnia, w którym dokonała się kilkanaście dni później masakra na Wybrzeżu, ta umowa była pierwszym krokiem w stronę wyjścia z geopolitycznej pułapki, którą zastawił Stalin. Po prostu Republika Federalna Niemiec uznała realia graniczne, przynajmniej formalnie, ustalone po II wojnie światowej. Gomułka nie spodziewał się tego, nie przewidział tego, jak bardzo duże będzie to miało znaczenie dla kryzysu systemu komunistycznego w Polsce. Zastanawiam się, co by w nim zwyciężyło, ten, powiedziałbym, instynkt gospodarza, który chciał mieć większą swobodę w domu, w którym gospodarował, czy instynkt komunisty, który nie chciał szkodzić ideologii oczywiście, której służył. Ponieważ oczywiście zawarcie układu z RFN, potem ratyfikowanego dwa lata później i od tej pory już działającego, spowodowało, że przestał działać na polską opozycję, na ludzi nastawionych antykomunistycznie w Polsce, ten straszak geopolityczny. Przypomnijmy dwa momenty, by uświadomić sobie, jaka to była różnica. Rok 65, list biskupów polskich do biskupów niemieckich. Przykro to przypomnieć, ale ogromna większość społeczeństwa była przeciwko temu listowi. I oczywiście te wiece organizowane przez Gomułkę miały charakter propagandowy, wiece potępiające prymasa Wyszyńskiego, arcybiskupa Kominka i arcybiskupa Wojtyłę, ale bardzo wielu ludzi, no nie tyle chętnie szło na te wiece, ale podzielało jakby ten pogląd, że zgoda z Niemcami jest czymś bardzo przedwczesnym, złym właściwie, że Niemiec pozostaje naszym śmiertelnym wrogiem i błędem, politycznym przynajmniej błędem, jest list biskupów niemieckich. Przepraszam, list biskupów polskich do niemieckich. Kiedy w sierpniu roku 80, część z Państwa zapewne to pamięta, próbowano uruchomić ten sam straszak, kiedy Ryszard Wojna, propagandysta, czołowy propagandysta gierkowskiej epoki, opublikował w Trybunie Ludu wobec strajków na Wybrzeżu artykuł, w którym przypominał ten straszak. Będziecie strajkować, wkroczą tutaj Niemcy, prawda, zabiorą.
Wiemy, jaki to efekt wtedy wywołało. U ogromnej większości społeczeństwa śmiech, prawda? Już nikt nie wierzył we wkroczenie Niemców wtedy, w 80 roku. Niezależnie od tego, jak dzisiaj oceniamy te, można powiedzieć, dramaturgię położenia geopolitycznego Polski, to zmiana istotna bardzo nastąpiła w 70 roku, która osłabiła żelazny uchwyt geopolityczny Moskwy nad Polską. Zmniejszył się strach przed rewizjonizmem niemieckim. Powtarzam, nie oceniam racjonalności tych obaw z punktu widzenia dnia dzisiejszego. Opisuję, jak patrzono na to w roku 66 i 80, czyli przed i po zawarciu przez Gomułkę układu, o którym wspomniałem. Ale był drugi element, o którym rzadziej się pamięta. Polityki Gomułki, która miała próbować rozluźnić nieco ten gorset kolonialnej zależności od Moskwy. To była koncepcja selektywnego rozwoju, tak się to nazywało. Pod tym hasłem próbowano sprzedać tę koncepcję. Jej formalnym autorem był Bolesław Jaszczuk, członek biura politycznego, taki jeden z ulubieńców Gomułki, można tak powiedzieć, który w 69 roku przedstawił koncepcję zmian w systemie ekonomicznym Polski, polegających w skrócie na tym, żeby mniej efektywne gałęzie gospodarki ograniczyć, nastawić się na te gałęzie, w których możemy wytwarzać produkty, które będą kupowane na Zachodzie. Nie w Moskwie tylko, nie w Rosji, ale na Zachodzie. Najważniejszym z punktu widzenia Polski, a zatem i Moskwy, elementem tego planu było przecięcie zabójczej dla polskiej gospodarki sytuacji, w której Polska, importując z Zachodu, oczywiście za twardą walutę, której nie posiadaliśmy w dużych ilościach, za dolary, rozmaite produkty potrzebne do budowy maszyn, do budowy rozmaitych towarów, które nie mogły być sprzedawane dalej na Zachód ze względu na ich gorszą jakość, były sprzedawane natomiast do Związku Sowieckiego, tam stanowiąc dużo lepszą jakość od przeciętnej, oznaczały po prostu darmowy transfer twardej waluty polskiej, znaczy za którą płacił polski podatnik, przez Polskę do Moskwy. To było jedno ze źródeł kryzysu polskiej gospodarki w latach 70., kiedy Gomułka został obalony w grudniu 70 roku wskutek cynicznie zaplanowanego zamachu stanu. Bardzo ciekawie pokazuje to film, który tutaj dzięki uprzejmości jednego ze słuchaczy tych wykładów mogłem zobaczyć ponownie, bo pierwszy raz widziałem go w telewizji, oczywiście o 2 w nocy. Film nakręcony przez pana redaktora Walencika, chyba nie przekręcam nazwiska, redaktora Przeglądu Tygodniowego, czyli jednego z towarzyszy, który ze swoimi współtowarzyszami, takimi jak generał Kiszczak, Kociołek, przełożony generała Kiszczaka, Teodor Kufel, czyli szef wywiadu, kontrwywiadu wojskowego w 70 roku, opisał dokładnie mechanizm zamachu stanu z grudnia 70 roku uzgodniony przez Moskwę, jak do tego wykorzystano i zaplanowano z zimną krwią zabójstwo kilkudziesięciu stoczniowców. Zabójstwo, za które odpowiedzialność ponosi oczywiście generał Jaruzelski, nie kto inny, nie jakiś tam Kociołek. Generał Jaruzelski był częścią tego zamachu, co jest zresztą tam bardzo dobrze opisane, zwłaszcza przez generała Kiszczaka. To jest niesłychanie ciekawa i barwna opowieść Kiszczaka o tym momencie. To tak na marginesie mówię, to nie dlatego, żebym z jakiegokolwiek powodu chciał cenić Gomułkę, czy bronić jego dorobku, przekreślonego przez przede wszystkim wielką zbrodnię, która dokonywała się za jego rządów na początku władzy komunistycznej w Polsce w latach 44-47. To był czas wielkiej zbrodni, za którą Gomułka ponosi największą obok Bieruta odpowiedzialność. Ale mówię o tym, żeby pokazać, że w historii PRL-u można wyróżniać różne okresy i różne postawy w stosunku do Moskwy. Tak się złożyło, że Gomułka jakkolwiek akceptował zależność ideologiczną i polityczną od Moskwy, to jednak próbował ten gorset zależności
rozluźnić. I przegrał, został usunięty właśnie dlatego, rzecz jasna, z programu selektywnego rozwoju zrezygnowano w 1971 roku. No i przypomnijmy, co było dalej. Dalej było przyjęcie rubla transferowego w 1976 roku jako obowiązkowego sposobu rozliczeń w relacjach polsko-sowieckich, co oznaczało już prostą, nieukrywaną grabież polskich zasobów finansowych, no bo rubel transferowy nie istnieje jako realna jednostka monetarna, a chodziło o jeszcze szybsze transferowanie tych ogromnych kredytów, które zaciągał Edward Gierek, do Moskwy. Tej twardej waluty, która wracała tutaj do Polski w postaci produktów wysyłanych następnie za ruble transferowe do Moskwy. Symbolem oczywiście tej polityki była niepotrzebna nikomu Huta Katowice. I przede wszystkim symbol najbardziej wyrazisty, szerokie tory zbudowane w Polsce. To był symbol tej zależności ekonomicznej najbardziej czytelny. Oczywiście za Gierka dokonał się też inny, symbolicznie jeszcze bardziej doniosły akt podkreślający uzależnienie Polski od Moskwy. To jest zmiana w konstytucji, przeciwko której podniosły się protesty, od której zaczęły się, można powiedzieć, protesty prowadzące do narodzin tego, co nazywa się opozycją demokratyczną. To uzależnienie gospodarcze oczywiście za Wojciecha Jaruzelskiego nie zmieniło się, pogłębiło się w innych tylko formach niż za Gierka. Nie ma czasu, żeby rozwijać ten temat. Chcę jeszcze pokrótce nakreślić dwa inne mechanizmy przy pomocy, czy opisać dwa inne mechanizmy, przy pomocy których Moskwa starała się kontrolować Polskę w obozie. Pierwszy warto wspomnieć w związku z obchodzoną teraz właśnie kolejną rocznicą zakończenia wojny. To było bardzo płynne zakończenie, można tak powiedzieć. Przypomnijmy, że w pierwszej połowie roku 1945 na terenie Polski, w granicach z 1945 roku, stacjonowało 7 dywizji NKWD. Ponad 60 tysięcy NKWD-stów z bronią w ręku. Tutaj pilnowało zaplecza tego frontu, który jeszcze szedł naprzód. Kiedy tylko ten front stanął w Berlinie, zatrzymał się zwycięsko, Związek Sowiecki zdecydował się przekształcić ten system militarnej kontroli nad zdobytymi terytoriami w nową formę. Ta nowa forma w odniesieniu do terytorium, które nas interesuje, przyjęła nazwę Północnej Grupy Wojsk Armii Czerwonej. 29 maja, a więc zaledwie niecałe trzy tygodnie po zakończeniu wojny w Europie, taka właśnie instytucjonalna forma obecności Armii Czerwonej na ziemiach polskich i na terenie wschodnich Niemiec została utworzona. Od razu, dosłownie po kilku dniach wahań, gdzie ma być stolica tego tworu, ustalono, że będzie to Legnica. Marszałek Rokossowski, który został wyznaczony, sowiecki jeszcze wtedy tylko marszałek, na dowódcę Północnej Grupy Wojsk Armii Czerwonej, kazał jednego dnia po prostu wyprowadzić się mieszkańcom połowy Legnicy na drugi brzeg rzeki, bo połowa Legnicy miała być oddana na stolicę tego militarnego imperium. Jaka była jego skala? Nieduża, można powiedzieć. Właściwie od 1947 roku ustaliła się liczebność Północnej Grupy Wojsk Armii Czerwonej, na terenie Polski oczywiście samej, tylko do 4 dywizji. Te 4 dywizje ustaliły się z kolei ostatecznie w swoim składzie po 1956 roku na 2 dywizje pancerne i 2 dywizje lotnictwa. W sumie około 60 tysięcy żołnierzy, 62 do 66. W latach 40. i pierwszej połowie lat 50. Ludowe Wojsko Polskie, organizowane zresztą za gigantyczne pieniądze, przypomnę, 22% budżetu pochłaniały wydatki na obronę w tym czasie. Dzisiaj, przypomnijmy, to jest niecałe 2%, więc było to ogromne obciążenie. To Ludowe Wojsko Polskie, które wtedy funkcjonowało, było traktowane przez Armię Czerwoną jako część własnej armii i dlatego było dobrze uzbrojone i było siłą militarną porównywalną z Północną Grupą Wojsk Armii Czerwonej. Nie liczebnie, bo liczebnie było znacznie liczniejsze, ale w sensie zdolności bojowych.
Po 1956 roku ta sytuacja zaczęła się zmieniać szybko, choć Ludowe Wojsko Polskie formalnie trwało jako liczebnie duża organizacja, wartość bojowa tej organizacji szybko spadała. Armia Czerwona, a raczej jej zwierzchnicy, przestawali liczyć na bojowe znaczenie tych sojuszniczych, nazwijmy to tak, formacji zjednoczonych w Układzie Warszawskim. Więc tym bardziej te wciąż trwające na ziemiach polskich 62 tysiące żołnierzy Armii Czerwonej zwiększało swoją kontrolną rolę w odniesieniu do Polski. Pewną zmianę pod tym względem wniosło wprowadzenie na teren Polski, bez zgody oczywiście władz polskich, broni nuklearnej. W sumie składowano w trzech miejscach, dla których Polska musiała zbudować za własne pieniądze schrony, po prostu wyznaczono jej takie zadanie. Składowano 178 głowic o łącznej sile niszczenia 23 megaton. Przypomnę, że na Hiroshimę spadło około 15 kiloton, ta siła jednej bomby. Więc to była siła ponad 1000 razy większa w sumie tych jednostek broni nuklearnej, które składowano w Polsce. I to także podkreślało stopień uzależnienia Polski od Moskwy. Nikt z Polaków nie miał nie tylko dostępu do tych trzech miejsc znajdujących się na terenie Polski, ale co więcej, nie wolno było nawet wspomnieć gdziekolwiek o tym, nawet w wewnętrznych partyjnych dokumentach o tym, że taka broń jest na terenie Polski przechowywana. Oczywiście jej przechowywanie nie było tajemnicą dla wywiadów zachodnich i to czyniło z Polski nieuchronnie obiekt uderzenia nuklearnego państw zachodnich. To była też część tego zakładu, można powiedzieć, geopolitycznego, którego Polska stała się ofiarą. Kontrola, można tak powiedzieć, militarna nad Polską nawet wzrosła, powiedziałbym, na przełomie lat 70. i 80., a to w związku z rozważaną wtedy, przynajmniej profesor Jadwiga Staniszkis podtrzymuje tę tezę, możliwością agresji sowieckiej na Europę Zachodnią. Według tej koncepcji Sowieci zrozumieli, że rewolucja militarna, która dokonała się w połowie lat 70., dająca przewagę technologiczną Amerykanom, nie pozwoli im wygrać zimnej wojny i dlatego jest ostatni moment, by wygrać tę wojnę jeszcze swoimi środkami. I stąd zwiększenie obecności i, że tak powiem, zainteresowania zdolnościami bojowymi Armii Czerwonej w Polsce. Temu miały służyć manewry przeprowadzane przy granicy z Polską i w samej Polsce. Trudno mi rozstrzygnąć siłę tej koncepcji, jej argumentacji. Faktem jest, że w 1984 roku jeszcze utworzono w Legnicy specjalne dowództwo o znacznie większym znaczeniu niż dowództwo Północnej Grupy Wojsk Armii Czerwonej, już wtedy Armii Radzieckiej. To było dowództwo zachodniego kierunku strategicznego, obejmujące właściwie wszystko, czym Związek Sowiecki dysponował do ataku na Europę Zachodnią. 52 dywizje wtedy. Marszałek Ogarkow, który objął wtedy to dowództwo w Legnicy, wysiedlił stamtąd na parę lat dowództwo Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej, która musiała się przenieść do Świdnicy. Ale w 1989 roku zrezygnowano z tego i na ostatnie 4 lata istnienia Północna Grupa Wojsk Armii Radzieckiej wróciła do Legnicy. Ostatni żołnierz wyjechał stamtąd, jakże symbolicznie, 17 września 1993 roku. A symbolika tego faktu nie jest bynajmniej optymistyczna, bo nie oznacza ona tylko jakiegoś nawiązania do 17 września 1939 roku, które moglibyśmy przyjąć w sytuacji wycofania ostatniego żołnierza Armii Czerwonej za dobry omen. Ale był to dzień zwycięstwa SLD w wyborach parlamentarnych. W tym samym dniu SLD wygrała wybory parlamentarne. Postkomuniści wrócili do władzy, można tak powiedzieć. To oznaczało, że operacja podmiany mózgu w Polsce udała się. Armia Czerwona spełniła swoją kontrolną rolę w tym okresie czasu, w którym tę rolę pełniła. Doczekała do momentu, kiedy można było już w wolnych, demokratycznych wyborach obiecywanych przez Jałtę potwierdzić, że ta elita, jaką wyłonił Stalin dla Polski, może legalnie, demokratycznie przejąć władzę w tej Polsce. Oczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby nie jeszcze jeden, ostatni mechanizm kontroli, który chciałem Państwu przypomnieć, kontroli Związku Sowieckiego nad Polską.
to są oczywiście służby specjalne. I tu znów trudno uniknąć jakby, no można tak powiedzieć, symbolicznych skojarzeń, ponieważ pierwsza szkoła służb specjalnych dla ziem polskich, nazwijmy to tak, została założona w Smoleńsku we wrześniu 1940 roku. Już wtedy Stalin przecież nie myślał o wiecznym pokoju z Adolfem Hitlerem. Przygotowywał się do wojny. Stalin zakładał, że trzeba będzie wyzwalać ziemie polskie. Potrzebne mu były kadry, które będą tę nową Polskę potrafiły zinfiltrować, zorganizować w taki sposób, by było łatwiej towarzyszom z armii zdobywać te tereny. Szkoła w Smoleńsku, działająca kilka miesięcy, wypuściła 200 absolwentów. Zastąpiła ją już po czerwcu 1941 roku, po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej, nowa szkoła zorganizowana w Kujbyszewie. Nowy ośrodek szkoleniowy dla polskich NKWD-stów, można tak powiedzieć. I ten kurs okazał się szczególnie owocny, jeśli można tak powiedzieć, o przygotowanie kadr dla polskich służb specjalnych, a raczej służb specjalnych w Polsce podporządkowanych w Moskwie. Oczywiście nie chodziło tylko o zorganizowanie polskich służb, ale o dopilnowanie, by były one skuteczne. Temu służyły operacje podejmowane bezpośrednio przez NKWD na terenie Polski. Wspomniałem już o tym, że do połowy 1945 roku stacjonowało tutaj 7 dywizji NKWD. Potem zostały tylko dwie, ale stacjonowały za to aż do 1947 roku, aż do wyborów, żeby dopilnować tego porządku. Oczywiście nie pilnowały biernie, tylko rozprawiały się z bandami, jak to w sprawozdaniach określano, rozbijając setki oddziałów walczących o polską niepodległość, zabijając, aresztując i wysyłając do obozów w Związku Sowieckim tysiące polskich patriotów. To byli NKWD-ści, co podkreślam dlatego, NKWD-ści ze Związku Sowieckiego, że wciąż w niektórych książkach, podręcznikach nawet podręcznikach akademickich, wraca ta niesłychana teza o tym, że mieliśmy do czynienia z jakąś wojną domową w Polsce po 1944 roku. Jeśli to była wojna domowa, to co robiły tutaj dwie dywizje NKWD? Nie jesteśmy z tego samego domu. Ale oczywiście NKWD nie miało tutaj stać w tak licznej reprezentacji dwóch dywizji swoich wojsk wewnętrznych zawsze. Trzeba było zaufać formalnie polskim instytucjom bezpieczeństwa. I tutaj charakterystyczne jest porównanie tych dwóch instytucji najważniejszych, cywilnych służb specjalnych, czyli Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Głównego Zarządu Informacji, czyli wojskowych służb specjalnych. W tych pierwszych, czyli w MBP, oficerowie sowieccy stanowili w elicie kierowniczej około 10-12%. Znaczy zajmowali wszystkie kluczowe stanowiska. Zawsze kadrowym był oficer sowiecki, nie polski. Natomiast jeśli idzie o GZI, czyli o wojskowe służby specjalne, tam sytuacja była odwrotna. Tam 10% stanowili Polacy formalni, a 90% Sowieci, Rosjanie, Ukraińcy, no kto tam się nadarzył, prawda? Mówię to dlatego, że byśmy sobie uświadomili znaczenie rozwiązania wojskowych służb informacyjnych przez prezydenta Kaczyńskiego i fatalne skutki tego rozwiązania dla prezydenta Kaczyńskiego. Nie było organizacji bardziej ofensywnie przygotowanej do kontrolowania Polski i bardziej podporządkowanej Moskwie bezpośrednio niż wojskowe służby informacyjne, jak się to mówi. W porównaniu z nimi cywilny wywiad i kontrwywiad, no to po prostu jest zupełnie inna skala tego podporządkowania, choć oczywiście ono także występuje. Nie rozgrzeszam tutaj SB i UB w najmniejszym stopniu. Pokazuję tylko, na czym Moskwie zależało najbardziej i co dla Moskwy było i jest najważniejsze.
Oczywiście dodatkowym jeszcze elementem były funkcje doradców, bo ich nie wliczam w te wcześniejsze procenty, które wymieniłem. To byli ludzie funkcjonujący na zewnątrz niejako instytucji formalnie polskich, ale nadzorujący je, poczynając od Sierowa aż do Michaiła Biesborodowa w 1956 roku odwołanego. Te grupy doradców liczące kilkaset osób oczywiście miały charakter kontrolny wobec polskich służb, formalnie polskich służb specjalnych, miały pomóc im zorganizować system agentury, kontroli, manipulacji społeczeństwem według najlepszych, czy raczej najgorszych wzorów, jakie zdążył wypracować sowiecki aparat bezpieczeństwa, czeka. Kiedy podsumowujemy ten na pewno niepocieszający obraz, możemy zadać pytanie, no dobrze, to skoro jest tak źle, to dlaczego doszło jednak do jakiejś zmiany? Jakieś zmiany miały miejsce? Nie żyjemy w PRL-u nadal. Coś się zmieniło. Mieliśmy parę haustów wolności. Wydaje mi się, że układ odniesienia, jaki dla tej nadziei mamy, możemy mieć w kontekście dzisiejszego tematu wykładu, jest niezmienny. Wieczny, można powiedzieć. Na szczęście albo niestety. Niestety dlatego, że kiedy zawodzą nas wszystkie materialne środki oporu, odwołujemy się właśnie do tych wiecznych wartości. Ale nie zawodzimy się ostatecznie. Stalin, to właśnie Stalin pytał z pogardą, ile dywizji ma papież w swojej dyspozycji. Stalin nie lekceważył całkiem roli Kościoła, miał pod tym względem swoje doświadczenia, wiedział, jak należy postępować z tym przeciwnikiem i mówił o tym też polskim towarzyszom, bo odpytywał Bieruta, Gomułkę, jak tam walka z Kościołem idzie i zawsze udzielał takiej prostej lekcji, że nie należy tylko bić jak młotkiem w gwóźdź, ale trzeba obcęgami wyrywać ten gwóźdź religii z polskich głów. A do tych obcęgów potrzebne jest najważniejsze, to znaczy podział wewnątrz Kościoła. To jest najważniejsze, co należy uzyskać. I próbował Bierut to robić na swoją skalę, organizując ruch księży patriotów, buntujących się przeciwko hierarchii kościelnej, przeciwko prymasowi. Byli księża postępowi i niepostępowi. No, widzimy, jak ten element strategii pozostaje niezmieniony, prawda? I jak jest groźny, jak jest niebezpieczny. Ale jednak Stalin nie forsował tempa rozprawy z Kościołem, może dlatego, że miał parę innych spraw na głowie, można tak powiedzieć. I to sprawiło, że w Polsce Kościół nie został złamany inaczej niż w innych krajach obozu, w Czechach, na Węgrzech, gdzie bohaterska postawa kardynała Mincentiego była ważnym znakiem sprzeciwu, ale nie mogła pociągnąć za sobą instytucjonalnego trwania Kościoła. Ten instytucjonalny kręgosłup Kościoła został złamany na Węgrzech. W Polsce nie, dlatego że prymas Wyszyński został aresztowany, jak Państwo doskonale wiecie, dopiero 4 miesiące, czy więcej nawet, pół roku po śmierci Stalina. I to pozwoliło zachować ten element, do którego zatrucie spowodowane operacją wymiany mózgu w Polsce miało dotrzeć, ale nie dotarło z taką siłą skuteczną, jak tego wymagałoby pełne, totalne podporządkowanie Polski Moskwie. I to sprawiło, że mógł wygrać Karol Wojtyła tę bitwę o duszę polskie. Bitwę mówię, bo ta walka o nie trwa cały czas. Na jednej bitwie się nie kończy. Tą wielką, wspaniałą bitwę, w której wielu z nas miało niezwykłą życiową szansę brać udział w 1979 roku. To było moim zdaniem najważniejsze, najbardziej kluczowe wydarzenie w całej historii PRL-u. Rok 79, pierwsza pielgrzymka papieża do Polski. Ona nas podniosła, ale dlatego, że byliśmy gotowi wstać z kolan, bo Kościół nie został
zlikwidowany, nie został podzielony ostatecznie dzięki autorytetowi prymasa Wyszyńskiego. Nie udało się wykonać tej operacji na tym ostatnim punkcie oporu Polaków. To pozwoliło nam wstawać, podnosić się po tych chwilach klęsk. Mam wrażenie, że współczesna praca nad zniszczeniem polskiego serca i wymianą polskiego mózgu wyciąga słuszną, ale złowieszczą dla nas lekcję z tego niepowodzenia panowania sowieckiego nad Polską. Niepowodzenia, jakim było jednak niezatrucie do końca polskiej duszy. To, że pozostał Kościół, to, że Kościół pozostał autorytetem i to, że ten autorytet mógł zatriumfować w sposób tak wspaniały dzięki osobowościom prymasa i papieża i dzięki świadectwu świętych tego Kościoła z tym, w którego świątyni mam zaszczyt z Państwem się spotykać. Bardzo dziękuję. Dużo się teraz mówi o żołnierzach wyklętych. Mówi się też o przyszłej spodziewanej beatyfikacji prymasa Wyszyńskiego. Wiemy, że prymas Wyszyński potępił podziemie niepodległościowe. Wiemy, że zrobił to w sytuacji być może ratując Kościół, polski Kościół. Więc może to był ten bardzo trudny do rozstrzygnięcia w jego sumieniu dylemat. Moje pytanie zmierza do tego, że w moim odczuciu, w moim sumieniu kardynał Wyszyński jest wielkim mężem stanu, który uratował polski Kościół, biorąc na swoje sumienie ciężką rzecz. Prawda? Potępienie tych, którzy byli tak nieludzko mordowani za to, że kochali Polskę. I moje jest pytanie. Moim zdaniem ta beatyfikacja jest niemożliwa. Bardzo dziękuję, choć pytanie rzeczywiście jest dramatycznie trudne i na pewno nie ja jestem powołany do udzielenia na nie odpowiedzi. Potrafię powiedzieć chyba tylko tyle, że jeśli beatyfikacja prymasa Wyszyńskiego się opóźnia, to na pewno nie z tego powodu. Bo oczywiście pod natchnieniem Ducha Świętego, ale decydują ludzie, czasem także pod złymi podszeptami. I to raczej w ogóle zaangażowanie prymasa tysiąclecia w sprawy polityczne, w rolę obrońcy narodu jest traktowane raczej jako przeszkoda do beatyfikacji niż jako jej argument pozytywny. Sądzę, że przez pewien czas zajmowałem się myślą narodową prymasa Wyszyńskiego, więc to daje mi tylko jakiś materiał, nie prawo do wygłoszenia jakiegokolwiek autorytatywnego sądu, ale materiał do własnej refleksji. Mogę na tej podstawie powiedzieć, że prymas na pewno czuł się z chwilą objęcia obowiązków prymasa. W bardzo dramatycznym czasie przecież, nasilających się represji komunistycznych, interreksem, tak jak to wynika z tradycji polskiej, tradycji prymasów. Tym, który reprezentuje mądrość władzy, której w oczywisty sposób nie reprezentował Bierut, nie reprezentowali komuniści. Władzy, która tym bardziej musi podejmować wybory motywowane roztropnością, skoro nie ma partnera w postaci władzy świeckiej, przeciwnie, ma śmiertelnego wroga w postaci tej władzy, która chce zniszczyć naród. I w roli interreksa, w roli obrońcy narodu uważał, jak sądzę, że przekroczony został moment, w którym walka żołnierzy podziemia niepodległościowego może przynieść Polsce w tych warunkach, jakich były one prowadzone, te walki, skutek pozytywny. Nie chciał narażać tych ludzi także na dalsze ofiary, na śmierć w
pewną śmierć właściwie wtedy, już w końcu lat 40. I sądzę, że to właśnie ta czasem krytykowana ochrona substancji, niektórzy pogardliwie używają tego określenia, ochrona substancji narodowej, tej reszty elity, która Polsce została, była głównym motywem nie tylko polityczny nacisk komunistów, ale to właśnie było głównym motywem zajęcia przez prymasa takiego stanowiska, jakiego oczywiście komuniści od niego oczekiwali, to jasne. Ale nie wydaje mi się, żeby cokolwiek usprawiedliwiało sąd, że to, aby zaspokoić komunistów, prymas zdecydował się potępić. Właściwie tak można powiedzieć, potępić dalszą walkę zbrojną przeciwko władzy komunistycznej. Tak ja widzę własną i na pewno obarczoną ogromnym ryzykiem błędu odpowiedź na pani dramatycznie trudne pytanie. Ja bym chciała zapytać pana profesora o taką rzecz. I na tym wykładzie, i na poprzednich pobrzmiewała taka... takie spostrzeżenie, że przez wieki nie udało się podzielić naszego narodu, a teraz doświadczamy tego, że po tej podmianie mózgów i serc jesteśmy jako naród w dwóch różnych obozach. Ja bym chciała zapytać, jak pan widzi ciąg dalszy tego naszego dramatu i co my, poszczególni obywatele, mamy za zadanie, obowiązek, prawo, honor robić, żeby działać na rzecz odrodzenia tego mózgu właściwego i serc właściwych? Bardzo dziękuję. No, jest to pytanie jeszcze trudniejsze od poprzedniego, bo dotyczy wskazań, można powiedzieć, dla nas wszystkich. A skąd ja mógłbym wskazywać cokolwiek? Pytać historyka o przyszłość nie jest chyba... dobrze, bo kompetencje historyka ograniczone są tylko, jeśli w ogóle są jakieś, do przeszłości. I dla mnie przeszłość jest bardzo ważna, jest zobowiązaniem. Z tego zobowiązania wynika jednocześnie i wezwanie do tego, by próbować poszerzać wspólnotę Polaków. By jeśli uważamy się za spadkobierców Polski, którą szanujemy, podziwiamy, tej Polski, której nie da się zredukować do różowych baloników i różowych okularów i czekoladowego orła, to wtedy myślę, powinniśmy nadal próbować przekonywać tych, którzy zapomnieli o tym dziedzictwie, którzy dali się zmanipulować. To nie jest zadanie ani łatwe, ani dające się wykonać szybko. To jest zadanie, które na pewno będzie nam przynosiło wiele rozczarowań, ale myślę, że nic nas nie zwalnia od tego zadania, żadne rozczarowanie. To znaczy nie podzielam tego zdania, które wypowiedział kiedyś marszałek Piłsudski, a które powtórzył za nim mój wspaniały, wielki przyjaciel Jarosław Marek Rymkiewicz. Powiedzieć jakiejś części tutaj mieszkających, tych, których moglibyśmy nazwać Polakami i chcielibyśmy nazwać Polakami, nie użyję tego słowa, prawda? No, co ma zrobić z nimi pies, prawda? Myślę, że nie, że powinniśmy próbować uporczywie wracać do tego zadania, które zresztą nie wiąże się tylko z naszym pokoleniem czy z obecną sytuacją. Często tak było, że nie rozumieliśmy się nawzajem. Tak było i w XIX wieku, tak było i w XVIII wieku. Przepraszam, że nawiążę na chwilę do tych karteczek, które tutaj obok mnie leżą, ale to żeby nie zapomnieć. Specjalnie do nich nawiążę, bo chodzi o informację o książce, która ukaże się za 2 tygodnie. Książce pod tytułem Wielka Księga Patriotów, do której, i to jest po prostu taka ulotka informująca o tym, ktokolwiek z Państwa jest zainteresowany, to po prostu można podejść i wziąć tę ulotkę.
wstęp akurat pisałem i parę biogramów, między innymi marszałka Piłsudskiego i prezydenta Lecha Kaczyńskiego do tej księgi. Otóż pisząc ten wstęp, uświadomiłem sobie, jak często ta sytuacja się powtarzała. No nam się wydaje, to właśnie jest przywilej historyka, że ja wiem, że wcześniej też bywały takie trudne sytuacje i też podziały były strasznie głębokie i strasznie raniące, czasem rodziny dzielące na połowy, tak jak teraz. Ale wciąż jakby wraca to zadanie, no jednak uporczywego otwierania oczu naszym bliźnim, nawet nie na historię, bo ktoś może nie lubić historii, chociaż trudno być patriotą, człowiekiem dojrzałym, jeśli się lekceważy całkowicie dziedzictwo, przeszłość. Ale na rzeczywistość. Musimy otwierać oczy naszym bliźnim na rzeczywistość, żeby ich ta rzeczywistość w końcu nie pokaleczyła. Bo rzeczywistość nie jest nie do zastąpienia przez telewizor w całości. Niektórym telewizor przesłonił rzeczywistość. Ale w końcu musimy pomagać uświadomić, zresztą sama rzeczywistość nam w tym pomaga, no w końcu do ludzi zaczyna docierać, powoli, prawda, ale zaczyna, że te emerytury, których nie dostaną, to nie jest wina PiS-u, tylko raczej jakichś innych sił politycznych i społecznych, że Zielona Wyspa nie jest rzeczywistością, ale jest wytworem tej telewizyjnej fantazji, w końcu budzimy się w tej rzeczywistości, a nie na Zielonej Wyspie. Więc myślę, że to zadanie jest ciągle zadaniem, które musimy próbować podejmować, jakkolwiek jest ono trudne i trzeba cały czas dostosowywać język swój do tego, by to zadanie było skuteczne. No więc odwoływać się nie tylko do wykładów, prawda, nie tylko do książek, ale próbować inspirować powstawanie filmów. To jest bardzo ważne. To jest język, który może łatwiej trafia do młodszego pokolenia. Wymuszać bojkotem skutecznym filmów pseudohistorycznych, które mają zniszczyć polską świadomość, taki sposób reprezentowania naszej przeszłości i sprzyjać swoim oglądaniem nawet tych filmów, które lepiej pokazują tę przeszłość, od choćby jak Sprawa Honoru, abstrahuję od spraw artystycznych, jeśli spełnione są minimalne wymogi poprawności warsztatowej, przekaz jest dobry, prawdziwy, patriotyczny, to wtedy, jeśli to popieramy, to jest szansa, że może powstaną następne filmy tego rodzaju z prostej żądzy zysku, prawda, jaką kieruje się każdy biznes. No, u nas niestety ten mechanizm zysku nie jest tylko najważniejszy. Mechanizmy polityczne czasem są silniejsze. Więc myślę, że tego rodzaju nawet proste zachowania mające zachęcić do obejrzenia dobrego filmu, do sięgnięcia w internecie, do dobrego programu dokumentalnego, już są jakąś próbą otwierania czy rozmowy, znalezienia czasu na rozmowę z innymi ludźmi, inaczej myślącymi. Sądzę, że to zadanie jest wciąż nam dane. No taką prostą, banalną odpowiedź tylko potrafię pani udzielić, ale to jest wybór, bo nie możemy jednocześnie, podejmując tę rozmowę, rezygnować z przekonania, że wiemy, czego się trzymać, żebyśmy nie stracili oparcia w tej rozmowie i zrezygnowali w imię rozmowy z obrony rzeczywistości, bo to jest oczywiście przekroczenie tej granicy, której przekroczyć nie wolno. I trzeba też pamiętać, że nie dla wszystkich dziedzictwo polskie jest ich dziedzictwem. Po prostu niektórzy świadomie je odrzucają i tych nie przekonamy. Nie, no, trudno wszystkich nawracać na polskość, którzy z polskością nie chcą i nie mają nic wspólnego. Polskość jest wyborem, można ją odrzucić, każdy może ją odrzucić. Kto ją świadomie odrzuca, ten nie jest partnerem do naszej rozmowy. A pytanie moje do historyka. Jeden z socjalistów, który był blisko PKWN, tłumaczył się swoją jakby pracą tam blisko, tym, że gdyby ci socjaliści, komuniści polscy, którzy uważali się za Polaków, nie współpracowali z Rosjanami, to Polska by skończyła jak jedna z republik, nie byłoby języka polskiego, polskich szkół, polskiego kościoła i tak dalej. I no, ja nie znam na tyle historii, nie znam na tyle realiów. Proszę pana o wyjaśnienie, gdybyśmy mogli
No właśnie, jakby to inaczej mogło wyglądać, gdyby oni nie poszli na tą współpracę z Sowietami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za to pytanie. Ci, którzy tak mówią, nie tylko mówili, ale mówią, bo to jest postawa, powiedziałbym, wiecznie obecna w ludzkich wyborach. Nie w Polsce tylko, ale w ludzkich wyborach. Więc to jest pytanie nie do historyka, ale do kogoś, kto, do każdego z nas, kto zna ludzką naturę, bo zna swoją naturę. No jest w nas zdolność samookłamywania. Jest, bardzo duża. U niektórych większa, u niektórych mniejsza. Jednym z elementów tego samookłamywania jest zamykanie oczu na rzeczywistość. Bo właśnie ci, którzy tak mówili wtedy, musieli udawać, że nie widzą tych tysięcy zabijanych, tych dziesiątków tysięcy więzionych. Bo to nie było tak, że mówili, no wszystko w porządku, to nie szkodzi, że ich zabijają. Tylko udawali, że tego nie ma. Trzeba zamknąć oczy na jakąś część, ważną część rzeczywistości, żeby przekroczyć taką granicę właśnie współpracy ze złem. Po prostu jednoznacznie trzeba to nazwać ze złem. I tak myślę, że dzisiaj też trzeba zamknąć oczy na rzeczywistość, na przykład na to wszystko, co dzieje się ze śledztwem smoleńskim. Żeby udawać, że jest w porządku, że właściwie dobrze, że współpracujemy, że popieramy ten rząd, bo alternatywa jest gorsza. Można szereg argumentów na rzecz tej tezy wysunąć, ale trzeba zamknąć oczy na rzeczywistość, na bardzo brutalną rzeczywistość, którą Rosja Władimira Putina, tak jak Związek Sowiecki Stalina, stara się nam podsunąć jak najbliżej pod oczy, żeby właśnie upodlić tych, którzy posuwają się do takiego samooszustwa. Pod tym względem sytuacja jest trochę podobna. Oczywiście pod innymi jest nieporównywalna, ale pod tym względem jest podobna. To pokazywanie, no widzicie, musicie udawać, że nic się nie stało. Umyliśmy wrak, a wy mówicie, że nie umyliśmy, prawda? Że czarne jest białe. Musicie to powiedzieć. I dopiero jak to powiecie, to możecie powiedzieć, no właściwie wszystko jest w porządku. Trzeba skłamać radykalnie rzeczywistości, żeby bronić takiej postawy. I kończąc, jakby wykorzystam to pani pytanie do jakby dwóch dopowiedzi, bardzo krótkich. Jedno to spłacenie długu wobec pani Janiny Hery, której publikacje w Arkanach wniosły najwięcej do mojej wiedzy na temat tego właśnie podmieniania polskiego mózgu po 1944 roku, czy raczej po 17 września 1939 roku przez państwo sowieckie i jego agentów. Mam nadzieję, że seria tych publikacji będzie przedłużona w Arkanach. I chciałem powiedzieć o konkretnym filmie, najważniejszym dzisiaj filmie, który trzeba wspierać. To jest oczywiście film pana Krausego o tragedii smoleńskiej. To jest przykład tego, co możemy robić, prawda? Żeby poszerzyła się wspólnota Polaków. Żeby ten film powstał i żeby dotarł do jak największej liczby ludzi. Bo to jest dzisiaj sprawa, z mojego punktu widzenia, może nie mam racji, ale z mojego punktu widzenia najważniejsza, bo zamykanie oczu na tę sprawę upadla, a jako upodlona wspólnota nie mamy szansy przetrwać. Możemy przetrwać tylko jako wspólnota, która wierzy w swoją wartość, a nie udaje, że nie widzi bagna, w którym się znalazła. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję.